Spróbujmy sobie tak chociaż krótko przybliżyć, jakie są te podstawowe instrumenty finansowe, gdzie możemy te swoje ciężko zarobione pieniądze ulokować, żeby chociażby uchronić się przed inflacją? No takie podstawowe, podstawowe. No, jak słyszę, że ciężko zarobione pieniądze, to od razu taka się we mnie pojawia ostrożność, bo ciężko zarobionych pieniędzy to przede wszystkim nie należy y, zbyt łatwo tracić, jeśli są rzeczywiście tak ciężko y, zarobione, a więc oczywiście. Te możliwości inwestycyjne się różnią w zależności od poziomu ryzyka, który jest z nimi związany. Więc jeżeli no, ktoś odczuwałby każdą stratę bardzo boleśnie, no to powinien się kierować w stronę instrumentów, które mają emitentów takich, którym nic złego się nie może stać, a więc oczywiście tego jest bardzo niewiele, mhm. no ale jednak mamy obligacje skarbowe, czyli emitowane przez yy, yy, państwo polskie, czy inne, bo dzisiaj też świat jest bardzo otwarty. Dzisiaj możemy kupować okay. instrumenty zarówno na polskiej giełdzie, na polskim rynku, Finansowym czy kapitałowym, jak i na całym świecie. Dalej mamy obligacje korporacyjne. Często tutaj się mówi, one są bardziej bezpieczne niż akcje, ale bardzo uważajmy, bo to jest taki bardzo upraszczający pogląd. I muszę odpowiedzieć tak, jak doradca finansowy czy jak prawnik, to zależy po prostu z jakimi obligacjami, jakiej jakości, jakim emitentem mamy do czynienia. Więc tutaj już musimy po prostu uzbroić się w czujność, uważność, być może, a nawet nie być może, tylko na pewno nie tylko trochę poczytać, ale też porozmawiać z ludźmi, którzy mają. E, doświadczenie. Hmm, no i my tutaj na chwilę wyjaśnimy w ogóle, na czym polegają obligacje i co to tak naprawdę jest, żebyśmy wszyscy widzieli, że to skarbowe czy korporacyjne. Obligacja to jest, można powiedzieć, pożyczka, to znaczy pożyczamy komuś, Pieniądze. Jak pożyczamy pieniądze, to jest za to wynagrodzenie, czyli odsetki, za to, że ktoś korzysta z naszego kapitału. A czym obligacja różni się od pożyczki? Przede wszystkim tym, że to jest papier finansowy, czyli właśnie instrument finansowy, a więc on znajduje się, on może być w obrocie na jakimś rynku, na giełdzie, na jakichś innych platformach, co nam daje bardzo poważną korzyść. Mianowicie możemy obligację, Zarówno kupić, jak i też sprzedać. Czyli jeżeli potrzebujemy środków, nim one wygasną zgodnie z jakimś swoim harmonogramem ważności, to możemy je zbyć. Czyli dla inwestora tutaj jest ważne to, że jest płynność, że, że mogę, mogę zainwestować, ale mogę też już nie oglądając się na tego, komu pożyczyłem pieniądze, mogę odzyskać ten kapitał z powrotem, bo ktoś inny przejmie tę moją pożyczkę. Tak, tak można by to opisać. No i mamy wreszcie akcje. No, to taki można powiedzieć sztandarowy instrument inwestycyjny, z którym w ogóle zaczynaliśmy budowę rynku kapitałowego w Polsce i na pewno akcje firm notowanych na GPW to sądzę, że mimo tych wszystkich rzeczy dziejących się przez ostatnie 30 lat, to one nadal są takim w ogóle symbolem naszej większej aktywności, większego takiego trochę zawadiackiego, ryzykownego, przygodowego zajmowania się swoimi pieniędzmi. Gdzie znowu, tutaj mamy rynek, na którym możemy kupować, sprzedawać. Ale to jest coś zupełnie innego niż obligacja, bo jeżeli tutaj włożymy pieniądze w jakąś spółkę, która emituje akcje, to nikt nam tych pieniędzy tak wprost nie odda, bo to nie jest pożyczka, którą ten pożyczkobiorca musi oddać, tylko to jest zupełnie innego rodzaju instrument, chociaż. Możemy na nim bardzo ładnie zarobić, no bo oczywiście, jeżeli ceny tego instrumentu w obrocie giełdowym wzrosną, możemy je sprzedać, możemy te akcje sprzedać, ale też dla inwestorów, którzy cenią, może to, że z cenami akcji nie, że ceny akcji aż tak bardzo się nie zmieniają, natomiast są spółki, które wypłacają regularnie dywidendę czyli Dzielą się z zyskiem osiągniętym w ramach swojej działalności z akcjonariuszami, to tacy inwestorzy mogą po prostu otrzymywać tę dywidendę. Coś takiego, co można by ostrożnie porównać do tych odsetek, właśnie od, od obligacji. Tylko, że jest to można powiedzieć bardziej niepewne niż w przypadku odsetek dobrego, jakościowego emitenta obligacji. No, i dotknęliśmy tylko tej palety możliwości inwestycyjnych, bo są właśnie ETF-y, czyli kupujemy instrument, który reprezentuje nasz udział w pewnym koszyku akcji czy, czy innych aktywów. Mhm. Więc my sami nie wybieramy tego emitenta do inwestycji, tylko ktoś to zrobił za nas, konstruując pewien produkt finansowy. My wkładamy pieniądze w ten produkt finansowy, on reprezentuje pewne, pewne, pewne klasy aktywów, akcji, obligacji, towarów, nawet może towary nawet może reprezentować. Więc. Czyli na przykład, nie musimy się zastanawiać, które akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 czy, czy innego indeksu giełdy warszawskiej kupić, tylko kupujemy instrument, który, można powiedzieć, daje nam, e, jak to się mówi w żargonie naszym, ekspozycję na, na wszystkie spółki, które wchodzą w skład danego, danego indeksu. Czy ktoś te decyzje jednostkowe o tym, które akcje są warte inwestycji, które nie podejmuje, jakby za nas? No tak, bo oczywiście tutaj się otwiera kolejne zagadnienie. Czy być inwestorem samodzielnym, Właśnie. czy korzystać z doradców w ramach ciągle swoich samodzielnych decyzji inwestycyjnych, czy w ogóle podjąć tylko jedną decyzję, że będę przekazywał jakieś pieniądze funduszom inwestycyjnym, które po prostu będą zarządzającymi moimi pieniędzmi dla mnie. I wtedy już nawet muszę się znacznie mniej interesować, co się właściwie tam dzieje, jeśli chodzi o konkretne konkretne przepływy, które generuje ten zarządzający naszymi pieniędzmi. Uh -huh. No to już formuje się w głowie od razu pytanie, jak rozmawiamy o różnych formach inwestowania, to ile trzeba mieć, żeby w te instrumenty inwestować? Od jakiego pułapu w zasadzie możemy zacząć myśleć o inwestycjach giełdowych, czy o obligacjach, czy właśnie tak jak Pan mówił o ETF-ach, czy funduszach? Często się tak mówi, żeby po prostu ludzi zachęcić, że no właściwie to wystarczy mieć jakieś tam zupełnie drobne pieniądze, typu kilkaset złotych. Tak strzelam, rzucam. Ale ja mógłbym tak też powiedzieć, nawet nie czując, że w ten sposób jakoś tak demagogicznie, demagogicznie zachęcam, bo tu nie tyle jest ważna. Pewna kubka pieniędzy, którą raz przeznaczymy, co raczej nasza gotowość i zdolność do tego, żeby na przykład raz w miesiącu jakąś niewielką kwotę, nawet 100-200 zł, na coś przeznaczać inwestycyjnie, tak? Lub też korzystać z rozwiązań, które mamy w Polsce, akurat one są zupełnie sensowne, które powodują, że my zaczynamy oszczędzać jak to się mówi, na starość, czyli na emeryturę. Czyli tu korzystamy z pewnych rozwiązań, jak indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, czy indywidualne konta emerytalne, które też powiedzmy często opierają się na wykupowaniu jednostek funduszy inwestycyjnych. Oczywiście, które, które możemy tam wybrać taką strategię inwestycyjną, która te nasze oszczędności, skromne, nieskromne, ulokuje na rynku finansowym, nawet ulokuje w sposób dość agresywny, pokazujący, że my akceptujemy to. Wysokie ryzyko, czy wyższe ryzyko? Powiedziałbym tak, nawet z małą ilością pieniędzy, można zrobić coś bardzo sensownego, jeżeli będziemy to robić w miarę systematycznie i przez długi czas. Bo jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o gromadzenie tych środków, kiedy już no, nasza zdolność do pracy będzie niższa, czy będziemy chcieli zrezygnować z pracy, z dochodów z pracy, bo nie będziemy chcieli dłużej pracować, no to, no to reguła, taka kciuka jest, że im wcześniej zaczniemy, tym, tym lepiej, tym większe prawdopodobieństwo, bo gwarancji nie ma tu żadnej, mhm. że na koniec uzyskamy bardzo, bardzo interesujący dochód. Czyli dwa pojęcia, bezpieczeństwo finansowe ale też wolność, to znaczy bezpieczeństwo, wtedy, kiedy na ten czas, kiedy już nasze takie normalne źródła przychodów wygasną, czy się, czy się zmniejszą nasze możliwości zarobkowania, głównie dzięki właśnie naszej pracy. Ale też wolność finansowa, no bo trochę wiedzy, trochę szczęścia, trochę pieniędzy. Trochę szczęścia w tym sensie, również, że okoliczności, które od nas nie zależą zupełnie, ale ułożą się w sposób korzystny dla wartości naszych inwestycji, i możemy zbliżyć się do tej upragnionej przez bardzo wielu wolności finansowej. To znaczy, żebyśmy się po prostu nie musieli zamartwiać cztery razy w tygodniu czy codziennie, z czego zapłacimy nasze rachunki, mhm. bo. Te, to badanie, od którego zaczęliśmy na temat poziomu oszczędności, to tam chyba chodzi o te oszczędności, które nam zostają po tym, jak już te właśnie przysłowiowe rachunki zapłacimy, prawda? Więc, więc widać, że to z nas wysysa wiele, tak? Czyli ja bym powiedział, że co najmniej 40-50% Polaków to są tacy, którzy jakby od razu nadają się do zakwalifikowania ich jako ci, którzy potrzebują tej wolności finansowej w swoim codziennym życiu. Mhm. Rozmawialiśmy o ryzyku i o wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby inwestować i pojawił się właśnie temat funduszy inwestycyjnych i ETF-ów. Czy podejmując decyzję o wyborze instrumentu finansowego możemy założyć, że fundusz i ETF nie wymaga jakiegoś dłuższego studiowania rynku finansowego i można go po prostu wykupić będąc laikiem w miarę bezpiecznie? No, tak bym powiedział, że nie wymaga to bardzo długiego, bardzo długich jakichś analizy czy studiów. Oczywiście, bardzo często usłyszymy pogląd, właśnie dokładnie przeciwny, że to trzeba w ogóle 100 lat się czegoś uczyć w dziedzinie inwestowania, żeby zacząć. Ja reprezentuję zupełnie inne podejście, takie mianowicie, że nic, nic nie jest lepsze ani nawet równie dobre jak Doświadczenie, które sami w sobie wybudujemy. Trzeba więc spróbować. Trzeba, yy, trzeba też yy, mieć refleksję nad tym, co się robi. Oczywiście, przy pewnym, no, trzeba wiedzieć, co się robi, tak generalnie, ale, ale jakby nie jest tutaj potrzebne, żeby mieć yy, głębokie na wskroś rozumienie tego, yy, jak ten mechanizm yy, działa. No, ja mam zmywarkę do naczyń, która, która ma tam jakieś przeróżne funkcje, stosuję ją w jakimś zakresie, który, który jest dla mnie wystarczający. Chociaż pewnie, gdybym przestudiował te wszystkie instrukcje i wszystko wypróbował, no to pewnie by się okazało, że już w przeszłości wielokrotnie podejmowałem jakieś nieoptymalne decyzje co do wyboru programu, czasu i tak ale nie jestem nieszczęśliwy, bo ta, bo ta zmywarka działa i powiedzmy, to, co ja uzyskuję, to jest warte mojego nakładu pracy. Więc to też trzeba pewien rozsądek zastosować do świata inwestycji finansowych i tak troszeczkę się usprawiedliwić, czy samo usprawiedliwić, że to już jest tak dzisiaj skomplikowane i złożone, że życia by nie starczyło, żeby to zgłębić. Poza tym to się bardzo zmienia, dochodzą nowe elementy, nowe rozwiązania, nowe instrumenty, nowe klasy aktywów. Najważniejsze z tego wszystkiego jest odwaga, dojście do wniosku, że jednak warto spróbować zrobić coś ze swoimi pieniędzmi, co będzie miało ten charakter właśnie inwestycyjny. Następnie, czy robić to zupełnie samemu, czy, 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 czy z kimś, czy z jakimiś tak zwanymi profesjonalistami. Czyli no, wejść, wejść do tego, do tego ćwiczenia i je wykonywać i budować sobie doświadczenie, bo to jest najważniejsze.